za nami serwis informacyjny. Ja witam Państwa ponownie, to jest program Galaktyka Pomerania. Ja nazywam się Alicja Wirwicka i będę z Państwem do godziny 19. A teraz ze mną jest mój następny gość, Dawid Muchacki. Z Dawidem będziemy rozmawiać na temat nocnej jazdy Szczecin. Dawid jest jednym z założycieli. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dawidzie, czy Was czasami tak troszeczkę źle nie kojarzą? Czasami, ale nie mają racji. No właśnie, bo jak słyszy się nazwę nocna jazda Szczecin, to zazwyczaj widzi się samochody, kłęby dymu, pisk opon i warkot silnika. Nie szalejemy. Nie szalejecie? Nie, spotykamy się w gronie pasjonatów motoryzacji, rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami, poznajemy nowych ludzi, ale nie szalejemy po ulicach. Ci ludzie, którzy są tak odbierani, bo mają naszą naklejkę, no niestety jest takich ludzi sporo, ze względu na to, że nie mamy wpływu na to, kto ma tą naklejkę. Powiedz mi, Dawidzie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby powstała nocna jazda Szczecin? No nie był to nasz pomysł. Pomysł wyszedł ogólnopolski, wyszedł pierwszy fanpage na Facebooku Nocna jazda samochodem bez celu. My postanowiliśmy, że zrobimy, że stworzymy naszą grupę szczecińską. Udało się, zyskaliśmy duże zainteresowanie. Wasze spotkania jak wyglądają? To chyba, na początku to nie było tak dużo samochodów, bo teraz chyba rośnie ta liczba. No, na pierwszym spotkaniu przyjechało około 30 samochodów, my byliśmy w szoku. To takie średniej wielkości już wesele, no bo 5 osób na przykład w samochodzie, wiadomo, że tutaj chyba mniej, ale... To prawda. Taka kolumna to jednak... To znaczy kolumna. To raczej jest obstawiony parking. Czyli spotykacie się na miejscu? Tak, spotykamy się na miejscu. I nie robicie przejazdów? My nie robimy raczej przejazdów. Przejazdy organizują sobie sami ludzie, którzy przyjeżdżają na takie spotkanie. No i z takiego spotkania chcą jechać sobie w jakieś inne miejsce. No i te, powiedzmy, ta część z nas, te 10 samochodów wybiera się i tworzy przez to kolumnę. Powiedz mi, jak wyglądają takie spotkania? Spotykacie się na parkingu i tylko rozmawiacie? Nie ma nikogo, kto by chciał właśnie ten warkot silnika usłyszeć i poczuć tą adrenalinę? No niestety nad sporą grupą samochodów, gdzie zainteresowanie jest, nie jesteśmy w stanie zapanować w 5 osób. Czasami jest ktoś, kto próbuje się popisać, ale taka osoba od razu dostaje jakieś tam upomnienie od nas i szczerze mówiąc słuchają się. Czyli macie siłę przebicia, macie tą jednak ten dryg. Jak to ja was nazwałam? Ojcami założycielami. Tak, jesteście ojcami założycielami. Ale robicie też dobre rzeczy, nawet bardzo dobre rzeczy. Bo tak jak mówię, kojarzycie się z warkotem silników, z hukiem i z piskiem opon, ale ostatnia akcja, zbiórka krwi na rzecz ofiar wypadków, prawda? Dokładnie. W przyszłym miesiącu organizujemy drugą taką zbiórkę. Mijają 3 miesiące od poprzedniej. Staramy się o dobre imię, chcemy być dobrze spostrzegani. I jak to jest z tym postrzeganiem? Jesteście faktycznie dobrze postrzegani? Udało wam się już troszeczkę złamać ten stereotyp? Myślę, że troszeczkę tak. Aczkolwiek nie jestem pewien, jeszcze długa droga. Długa walka przed wami. Dokładnie. Wczoraj miało miejsce zdarzenie, które mogłoby być w pewien sposób kojarzone z wami. Dokładnie. Prawda? To był grupa motocyklistów spotkała się na bulwarze gdyńskim. Tam doszło do wypadku jednego z motocyklistów. Stan motocyklisty jest dosyć poważny. Ja wiem, że wy od razu się odcięliście od tego wydarzenia, prawda? Tak, dokładnie. Ja usłyszałem o tym wydarzeniu. Byłem też na miejscu. Od razu na stronę Nocna Jazda Szczecin wpisałem, że nie mieliśmy nic z tym wspólnego. To nie było nasze spotkanie. No nie były po prostu tam zachowane zasady bezpieczeństwa jakiegokolwiek. No właśnie, wy o to bezpieczeństwo bardzo dbacie. Staramy się. Jak wyglądają te zasady bezpieczeństwa? Wiem, że właśnie staracie się, żeby nikt nie szalał za kierownicą, kiedy się spotykacie, ale macie od góry ustalone zasady, jak na przykład ktoś chce przyjechać na spotkanie nocnej jazdy Szczecin. To znaczy, no, grupa jest otwarta, spotkania też są otwarte, no nie możemy kogoś nie wpuścić na parking, który tak naprawdę nie jest nasz. Ale reguły, które na przykład każdy może na waszym fanpage'u przeczytać i żeby wiedział, że takie reguły obowiązują.
Istnieje coś takiego? Nie, ale za każdym razem, jak jest informacja podawana na fanpage'u o spocie, staramy się też dopisać, żeby ludzie zachowali porządek na miejscu oraz zachowali bezpieczeństwo. Powiedz mi, bo tak sobie myślę, jest jakaś grupa kierowców, nie wiem, miłośników BMW, miłośników innych marek, których jest najwięcej? Jakich samochodów jest zazwyczaj najwięcej? To znaczy, różnie. Najwięcej jest Hond, BMW i Volkswagenów. To są takie najpopularniejsze marki, które mają swoich fanatyków. No i ich najwięcej przyjeżdża. Przyjeżdżają do nas fankluby szczecińskie samochodów. My tak staramy się zrzeszyć wszystkich fanów motoryzacji ze Szczecina po prostu. Ja Wam życzę dużo sukcesów i mam nadzieję, że ten stereotyp uda Wam się całkowicie już przełamać i że będziecie postrzegani jako właśnie pasjonaci, a nie wariaci, no niestety, tak jak to ma jeszcze miejsce. Moim i Państwa gościem był Dawid Muchacki. Bardzo Ci, Dawidzie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nocna jazda Szczecin. A teraz króciutka przerwa i kolejny temat.